użył Pan przed chwilą słowa kolejne wyzwanie, to ja bym wrócił do, wracamy tak. do kolejnego. To są, no, mamy świadomość, że w tym roku 2022 to będzie kolejny wzrost wszystkich kategorii surowcowych dla państwa. Mówię o warzywach i owocach, jakby skupiając się na tych kategoriach. No i teraz też o tym wspominam, że będzie ta transmisja na ostatecznego konsumenta. To po całym łańcuchu wartości po prostu to musi ostatecznie wylądować na nas jako konsumentach. No i tak trochę takie pytanie, jak pan szacuje skalę tych podwyżek na rynku napojów i soków i jakie podwyżki cen będą w stanie zaakceptować konsumenci? Bo myślę, że to jest to pytanie, które dzisiaj z kupcami, że tak powiem, tutaj sobie... No to jest ważne pytanie w tych waszych rozmowach jako dostawcy do sieci. No i pytanie też takie trochę może przewrotne, czy to na przykład soki, czy napoje, czy woda, to nie będą te kategorie produktowe, z których konsumenci szukając oszczędności będą rezygnowali w jakimś stopniu w pierwszym rzędzie. To jest... Pytam pana jako przedstawiciela tej branży. Oczywiście tych pytań do tych podbranż jest... To nawet nie musi być rezygnacja z kategorii, to może być po prostu przeniesienie się do wyrobów gorszej jakości, ale tańszych, no, ale prawda? To jak jest część tego... Tak, oczywiście. Znowu dużo pytań w jednym pytaniu. Trudno mi powiedzieć, znaczy na pewno nie odpowiem na pytanie, ile będziemy podnosić ceny. To proszę nie oczekiwać tego ode mnie. Mamy olbrzymi impact oczywiście transportowy, który nie tylko jest związany z ceną paliw i kursem euro czy dolara. Nie wiem. Zadajmy sobie sprawę z tego, że na stopy procentowe wielu naszych dostawców, partnerów ma w leasingu na przykład naczepy czy ciągniki. W związku z tym ich koszt działalności się zmienił. Mało tego, ubyło kierowców. Szacowane jest, że około 20 tysięcy kierowców ubyło po prostu z dnia na dzień, spakowali się i niestety pojechali za granicę na Ukrainę. Więc to jest kolejny cios, który nagle w ciągu 4 tygodni firma musiała przyjąć na siebie i oglądać, jakie są efekty tego dla kosztów. Także to dokładam się do całej litanii rzeczy, które się będą działy. Pytanie było nie o tym, tak? A o tym też chciałem do chwili dopytać, także spokojnie. Tak, ale w związku z tym, z tak dynamicznej sytuacji, no trudno powiedzieć. Czy są podwyżki i czy to przekładamy to i czy branża będzie przekładała to na konsumenta? No, są podwyżki. Wszystkie branże się do tego szykują, albo już to zrobiły, albo teraz się zliczają i zastanawiają się, co będzie dalej. Oczywiście, że tak. Myślę, że żyjemy w paradygmacie zupełnie innym niż przez ostatnie 10-20 lat, kiedy mówię takim partnerskim z naszymi sieciami, z naszymi odbiorcami, tak, a potem z konsumentem, w którym to ustalało się, nie wiem, kontrakty roczne na przykład. Tak, i ustalało się ceny. A to, co pan ustalił w listopadzie zeszłego roku, bo wydawało się, że właśnie dogadujecie 22, no to wiemy od dzisiaj, że jest pan ile? Nieaktualny, nieaktualny. Że w takim agrobiznesie to może od zbiorów do zbiorów na przykład. Tak, od strony partnerów, dostawców, tak. No to jest od zbiorów do zbiorów, zobaczymy, jak zakontraktujemy i po ile. Od strony jakby frontowej, no od kontraktu do kontraktu, od roku fiskalnego do fiskalnego, albo takiego, jak sobie ułożymy. No i ten paradygmat nam się zmienił, tak. I ze strony, i od strony frontowej, my to już mogę powiedzieć, no jakby staramy się odejść od tego. Oczywiście po drugiej stronie są cały czas partnerzy, którzy się trzymają sztywno jakby swoich jakby polityk i mówią, no ale to już my raz w roku, a my, ale nic już się nie da, tak. Więc myślę, że cała branża, wszyscy producenci będą na to naciskali, nie ma innego wyjścia, a po drugiej stronie nasi partnerzy muszą do jakiegoś kompromisu z nami dojść. Tak często, jak to będzie konieczne, trzeba będzie rozmawiać o cenach. To jest raczej o częstotliwości, a nie o wysokości, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć. To jest raz. A z drugiej strony, no to wyzwanie z drugiej strony jest poważniejsze według mnie, bo tu mamy nie o to, w jakiej cenie sprzedamy, tylko czy będziemy mieli surowiec. Więc jeśli jest niepewność na rynku jakby dostawców, no naszym dostawcom takim no dalej jakby idąć w głąb, to jest po prostu polski rolnik. Główny dostawca, który ma u siebie marchew, prawda, zasiał i wyhodował i czarną porzeczkę i jabłko, i sadownik, tak? To jeśli on nie ma pewności, jeśli on nie wie, co będzie, jeśli nie wie, ile, czy będzie zbiór i po ile kupi nawóz, albo po ile naleje ropy do ciągnika, to u niego niepewność działalności jest bardzo duża. W związku z tym to kontraktowanie, przewidywanie przyszłości, to jest bardzo duże wyzwanie dla wszystkich, którzy są w agrobiznesie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Nie tylko o nas, o wszystkim. O wszystkich, którzy dzisiaj mają współpracę z polskim rolnikiem. To trzeba chronić naszego dostawcę, opiekować się nim, bo bez niego to nie będziemy mieli co zapakować.
opakować. I nie będziemy co nalać mieli do opakowania, a nie będziemy rozmawiać o tym, w jakiej cenie to będziemy sprzedawać. Tak? To musi być zasiane, to musi być zebrane, to musi być wyhodowane, musi być zebrane. To jest podstawa dzisiaj. Naszym zadaniem jest to, żeby uspokajać naszych partnerów. Przypominam, że większość naszych surowców jest około 100 kilometrów wokół Skierniewic czy wokół Przysuchy. To jest środkowa Polska, to jest Mazowsze, to jest Grójeckie, tak? To są nasi partnerzy handlowi, musimy o nich zadbać, żeby oni byli bezpieczni, żeby się czuli, że mają partnera koło siebie, że mimo są niespokojne czasy, to nasze partnerstwo przetrwa te niespokojne czasy, bo jesteśmy z nimi partnerami, z niektórymi od lat, od pokoleń. To są sady czy sadownicy, którzy już tam drugie pokolenie popracuje z Horteksem. To jest nasze zadanie, tak? To jest największe wyzwanie. O to, co będzie na froncie, jak będą negocjacje wyglądały, jaka będzie inflacja konsumencka, też się martwię, no bo to konsumenci niestety muszą na siebie przyjąć. Ale ważniejsze jest to. To jest duża odpowiedzialność dla takich firm jak nasza, która jest związana z Polską, z lokalnym biznesem, agrobiznesem, z lokalnymi sadownikami, rolnikami, producentami. To na tym trzeba się skupić. Panie, tą litanię kosztów Pan już wymieniał, tutaj może ewentualnie dorzucić trochę jeszcze powiedzmy o tej energii w kontekście mrożonek, żeby to jeszcze też nie zapominać, że w Państwa tutaj grupie to też jest duży czynnik kosztowy. Ale w kontekście tych rosnących kosztów chciałem też spytać, no na ile ewentualnie polskie firmy, Państwa firma ma jeszcze rezerwy, jak Pan to ocenia, do tego, żeby wewnętrznie szukać tych synergii i oszczędności? No i pytanie, bo to też jak wszystkie tego typu zawirowania prowadziły do pewnego rodzaju tam zmian właścicielsko-konsolidacyjnych. Myśli Pan, że tutaj będzie ruch na rynku, o tak zapytam, taka konsolidacja związana z tym, że nie wszyscy będą w stanie sobie się w tych nowych, trudnych warunkach odnaleźć i no i kto przetrwa w kontekście, co trzeba zrobić, żeby przetrwać? Oprócz Horteksu i Rosji. Wiem, że znowu trzy pytania, ale mimo wszystko znowu one są na swój sposób takie bardzo, no, pewna sekwencja zdarzeń, która prowadzi do tych zmian, kto przetrwa? Super pytanie. To tak jest. To ja proszę, banki reprezentuję, jaki będzie kurs euro jutro o 12. Myśmy trochę o tym rozmawiali wcześniej. Tak, no nie wiem, ale no generalnie pytanie, no trzeba liczyć, finalnie jesteśmy w... No bo wie pan, czasami jest taka teza, tak, że macie poduchę, tak? No bo to do tego też zmierzam. Czasami tych takich, co po takiej nie do końca fair podejściu do tego podchodzą. No, ja stawiam tezę, że raczej to jest nie jakby... Nie, jak się nie znasz na biznesie, postawisz taką tezę. Tak, nie ma poduchy, nie ma ale poduchy. Ale warto, żeby o tym powiedzieć. Nagrywamy się, będą nas słuchali widzowie, tak to ujmę. Warto, żeby to podkreślić, że to nie ma tak. Nie ma poduchy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, tak? Nie ma żadnej poduchy. Trzeba się dostosowywać i to na bieżąco. Jakby ten okres, ten odcinek czasu, w którym możemy cośkolwiek przewidywać, skrócił się dramatycznie do kwartałów, prawda? Przewidywanie końcówki roku staje się olbrzymim wyzwaniem, ale to robimy, natomiast to już jest tyle czynników, że jest to bardzo trudne, więc patrzymy, co mamy na zapasie, jakie mamy kontrakty, co możemy sprzedać, co mamy na magazynie i staramy się przewidzieć kwartał. No i potem go multiplikować razy dwa, razy trzy i zastanawiać się, jakie mamy czynniki, co możemy wstawiać w model. Ale ta przewidywalność, ta, która była trzyletnia, pięcioletnia, trzyletnia, potem roczna, ona się tak skróciła dramatycznie, że ona się skróciła do kwartałów. To jest oczywiste, tak? Kto przetrwa i kto kogo połknie? No najsilniejsi, a teraz siła. No siła oczywiście jest w rozmaitych miejscach, ponieważ tak długo jak jesteśmy, jesteśmy w branży dóbr konsumpcyjnych, brandowych, no to trzeba gdzieś zdefiniować, muszą brandy zadecydować. To tylko konsument zadecyduje, bo po drodze on będzie wysysał to. Oczywiście mamy szereg wyzwań, tak? Trzeba zapłacić za energię, trzeba zapłacić pensję, odprowadzić ZUS, zapłacić podatki, oczywiście tak, trzeba zapłacić dostawcom, trzeba to wyprodukować z zyskiem i sprzedać, trzeba wyprodukować i sprzedać z zyskiem, jasne. Na końcu jest konsument, tak? Konsument w Polsce, który od 75 lat ma ze sobą Horteks, tak? I ma też oczywiście Jurajską. Ale no, to jest według mnie miara, pierwsza miara w naszej branży, no bo mówimy o naszej branży dóbr konsumpcyjnych, brandowych, tak? To jest na końcu silna, solidna marka, która potrafi, i producent, który potrafi się dostosować do realiów, ale na końcu ma konsumenta. Jego nie trzeba, nie wolno zawieść. Wszystko inne, jaka jest elastyczność cenowa, czy to będzie 5, 10 w tą, czy w tamtą, rynek nie zniknie, konsumenci nie ubędą, a nawet wydaje się, że przybyło nam konsumentów przez ostatnie 4 tygodnie i wielu z nich zostanie z nami, więc ta konsumpcja będzie, tak? Trzeba po prostu dostosować się i będą wybierać raczej markowe rzeczy, o czym
już mówiliśmy, bo to jak tylko jest fair dystrybucja, to konsument wybiera markowe rzeczy, co udowodnił w naszej branży kilkakrotnie. Należy się dostosować i nie mieć żadnych kompromisów na froncie jakby brandu, marki do konsumenta, bo on zadecyduje, kto przetrwa. W kontekście tego, co pan powiedział, odpowiadając na ostatnie pytanie, zastanawiałem się, czy mam zadać moje ostatnie, bo chciałem zapytać o plany rozwojowe na najbliższe miesiące i lata, ale pan mówi o tym, że sytuacja na rynku jest taka, że myślicie kategoriami kwartału. No z drugiej strony, no, w biznesie oprócz tego jednak trzeba myśleć dalej. To ja może tak kompromisowo zapytam o perspektywy firmy i całej branży w kontekście tego, że COVID sporo zmienił. Szczęście w nieszczęściu, to znaczy ludzie zaczęli się bardziej jeszcze niż do tej pory interesować zdrową żywnością. Czy to jest fanaberia na czas pandemii, czy to z nami zostanie i w związku z tym jak na to odpowie branża i Hortex? Ja wierzę, że zostanie, to już kilka razy podkreślałem. Oczywiście są zawirowania rozmaite, tu legislator, tu podatek, tu opakowania, ale generalnie wszystko to, czy pandemia, czy nawet działania do związku z zamkniętego obiegu, więc wszystko to prowadzi do większej świadomości. Czyli my jako naród, my jako konsument będziemy wiedzieli więcej i dbali bardziej o to, co kupujemy i kładziemy na stole, do lodówki na stole. To nie ma od tego według nas odwrotu, wierzymy w to. W związku z tym, jeśli pytamy się o nasze inwestycje czy zakłady, które bierzemy na przyszłość, dłużej niż trzy miesiące, one się nie zmieniają. Jesteśmy w bardzo dobrych dwóch kategoriach. Tak, mamy większość biznesu w sokach i nektarach, to jest właściwa kategoria, żeby być, z marką Hortex tutaj w tym branży napojowej i tam chcemy być. I mamy drugą część biznesu, już napojowej, mamy w wodzie, to jest butelkowane, to jest właściwa kategoria, żeby być w długim terminie. To jest najważniejsza rzecz. W ramach tego agenda nasza rozwojowa dotyczy, no już wspominaliśmy to raz czy dwa, oprócz tej legislacji, opakowań. Mamy swoją własną agendę, gdzie mówimy, to musi być proekologiczne, te obszary atrakcyjne i funkcjonalne i wygodne. To musi być proekologiczne, bo tam będzie świadomość konsumencka szła. Mamy też dość spory, ponad 10% udział w naszym biznesie opakowań zwrotnych szklanych w wodzie. To jest mały rynek w Polsce, kiedyś był wielki, potem zmienił do zera. To jest u nas całkiem przyzwoity udział i bardzo szybko rośnie. I to jest kolejna rzecz, gdzie być może, tutaj nie będę zdradzał żadnych tajemnic, ale być może jest to obszar do współpracy, do rozwoju. Jest to na pewno obszar do współpracy z partnerami, którzy zauważają, nasi partnerzy to duzi partnerzy międzynarodowi, jak Carrefour czy Kaufland, i podejmują z nami współpracę. Jesteśmy obecni z wodą butelkowaną, zwrotną, no, na przykład na Zamku Królewskim w Warszawie. Także no, jest to zauważone, bo nie ma tyle, jakby, nie wiem ilu jest w ogóle, musiałbym zobaczyć, ale takich dużych liczących się w pierwszej piątce to my, którzy mamy takie opakowanie. Więc to są kierunki, czyli zdrowie, jeśli chodzi o produkt, i ekologia, jeśli chodzi o opakowanie. A czy to jest czas na nowe produkty, czy to raczej na sprzedawanie, promowanie tych już, czy takie dosyć konserwatywne podejście tych, które już są? Oczywiście, że tak. Znaczy była pandemia, już jest prozdrowotny czas, więc w ramach małego segmentu marchwiaków nasza nowa oferta to produkty, które są z ekstraporcją witaminy D i o linii, o nazwie Odporność. Drobna rzecz, ale właściwa na takie czasy. Drugi przykład, no dzieci, no i rynek dziecięcy, tak, zdrowych produktów, 100% soków, gdzie właściwy kierunek w ogóle, żeby dawać bardzo dobre produkty, rynek taki napojowy i słodzony, co już w ogóle słodzony zniknął, z konserwatami zniknął, rynek taki, gdzie jest woda z sokiem, też maleje, a rynek 100% soków rośnie i my w niego też inwestujemy i myślę, że i będą nowe produkty, będą nowe produkty też, które będą na bazie marchwi, a rynek jako taki wydaje się, że może eksplodować, bo prawdopodobnie do Polski przybyło kilkaset tysięcy nowych konsumentów i zostaną z nami na dłużej. Także też trzeba o tym myśleć. Także jest to moment na nowe produkty, jak najbardziej. Trzeba wiedzieć, gdzie i jakie i po co.
Pan Piotr Chęcielewski, członek zarządu Jurajska S.A. i dyrektor marketingu firmy Hortex. Pięknie dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. Rozmawiali Michał Siwek i Wojciech Szeląg. To był program Gabinet Spożywczy. Kłaniamy się nisko. Do następnego razu.